Kuba, jako jedyny zawodnik zagrałeś w dwóch spotkaniach, w jednym jako zawodnik miedzi, w drugim jako zawodnik korony. W którym spotkaniu grało ci się lepiej? No nie wiem, z tego co pamiętam, to oba się skończyły na remis, także nie mogę jakiegoś tam meczu wyróżnić, ale myślę, że dzisiaj troszeczkę było więcej tych sytuacji po naszej stronie. Może w niektórych mogliśmy zachować się lepiej, w tym też ja. Nie udało się, skończyło się 0-0. No jedynie cieszy to, że nie straciliśmy bramki, ale na pewno nie to, że nie wygraliśmy meczu. No właśnie, czego oprócz skuteczności zabrakło w dzisiejszym spotkaniu do tego, żeby odnieść korzystny rezultat? Właśnie myślę, że tej skuteczności najbardziej, no bo kilka tych sytuacji było, no i powinniśmy z nich skorzystać. Wydaje mi się, że z przebiegu meczu delikatnie bardziej zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale też myślę, że ten mecz był dosyć wyrównany. Czy po tych dwóch zwycięstwach dzisiejszy jeden punkt po waszej stronie to jest mimo wszystko niedosyt, czy jednak uważasz, że ten wynik jest sprawiedliwy? Nie ma też co patrzeć na przeszłość, tak jakie były wyniki wcześniej. W każdym meczu gramy o 3 punkty i nieważne, co było tydzień temu, tych ważne, co jest dzisiaj. I na każdy mecz wychodzimy tak samo, żeby tylko go wygrać. Po dołączeniu do drużyny zacząłeś dostawać swoje szanse, teraz już grasz od pierwszych minut. Czy czujesz się już zgrany z tym zespołem? Czujesz, że się rozumiecie na boisku? Tak, no już jestem praktycznie miesiąc w klubie, także myślę, że szatnia mnie dobrze przyjęła i czuję się częścią tej drużyny.